Na czwartek, 7 lipca, 21, deszcz pada, proszę bardzo. Informacje TOK FM. Michał Poklękowski. Mimo głośnego sprzeciwu opozycji Sejm przyjął nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. 8 na 10 Polaków popiera obecność Polski w NATO. Bundestag znowelizował przepisy mające lepiej chronić prostytutki. Prostytutki w Polsce, ale... Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS-u. Wcześniej sejmowa większość odrzuciła poprawki opozycji. Ustawa włącza do orzekania sędziów wybranych przez PiS i przewiduje publikację wyroków Trybunału, ale dopiero od 10 marca, czyli bez kluczowego orzeczenia z 9 marca dotyczącego grudniowej, tak zwanej ustawy naprawczej. Ustawa szła przez Sejm galopem, a jej zapisy, zdaniem opozycji, paraliżują Trybunał. PiS chce po prostu pełni władzy. Niech nikt nie przeszkadza, mówi Tomasz Lenz. Wyglądamy źle na tle świata, wyglądamy na kraj, który się stacza w otchłań totalitaryzmu i rządów w jednej partii politycznej. Według Stanisława Piotrowicza z PiS-u to opozycja dopuszcza się obstrukcji. A co paraliżowało Trybunał, zanim doszło do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, to zaległości w Trybunale były tak duże. To trzeba zapytać, to co w tamtym czasie paraliżowało Trybunał? Czy aby nie to, że sędziowie zamiast zajmować się tym, czym się zajmować winni, podejmowali dodatkowe prace na różnych uczelniach? Teraz ustawą zajmie się Senat, później już tylko podpis prezydenta. Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało na Stadionie Narodowym, na którym w piątek rozpoczyna się szczyt NATO, kilka wystaw, m.in. poświęconą katastrofie smoleńskiej. Decyzji tej broni wiceszef resortu Bartosz Kownacki. Wątpliwości to spory ma za to były minister obrony Tomasz Siemoniak z PO. Wiceminister Kownacki wyjaśnił, że ofiary katastrofy smoleńskiej zasługują na to, żeby oddać im hołd na arenie międzynarodowej. A na pytanie, czy wystawa była uzgodniona z kierunkiem Tak, jak uważamy za słuszne. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak postawą obecnego kierownictwa MON-u jest delikatnie mówiąc zaskoczony. Szczyt NATO jest przedsięwzięciem sojuszu organizowanym przez kwaterę główną NATO. To nie jest tylko i wyłącznie polskie przedsięwzięcie. Można wystawę zorganizować w Ministerstwie Obrony i tam kogoś zapraszać. Natomiast ta przestrzeń jest oddana na rzecz szczytu NATO. Poza tym, jak mówi były minister obrony, sprawa wystawy potwierdza słuszność odrzuconego już przez Sejm wniosku o odwołanie Antoniego Macierewicza ze stanowiska. 8 na 10 Polaków popiera obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Przeciw jest tylko 4% badanych. Wynika z sondażu Cebosu przeprowadzanego w związku z warszawskim szczytem NATO. Zdaniem autorów ankiety wzrost poparcia dla polskiej obecności w NATO należy wiązać się z napiętą sytuacją na wschodzie Ukrainy. Słuchasz informacji TOK FM. Ile jest ryby w rybie i czy czterogwiazdkowy hotel faktycznie ma 4 gwiazdki i na nie zasługuje? To sprawdza w czasie wakacji inspekcja handlowa. Inspektorzy w klapkach jako podstawieni klienci turyści kupują, zamawiają, smakują, no i potem rozliczają. Przyznaje Beata Manius z Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Zabawki, okulary przeciwsłoneczne, będziemy kontrolować usługi, wypożyczanie sprzętu czy usługi hotelarskie, ale także oczywiście artykuły żywnościowe w sklepach, ale także w punktach gastronomicznych i w miejscach zbiorowego żywienia. Nieuczciwym biznesmenom grożą mandaty i grzywny. Bundestag znowelizował przepisy mające lepiej chronić prostytutki przed przemocą i wyzyskiem. Kobiety pracujące w tym zawodzie w Niemczech będą musiały się zarejestrować. Właściciele domów publicznych będą sprawdzani, a klientów będą obowiązywać prezerwatywy. Informacje sportowe. Krzysztof Sendecki, zapraszam. W Marsylii przed chwilą rozpoczął się półfinał Euro 2016. O wejście do wielkiego finału walczą dwie piłkarskie potęgi. Francja mierzy się z Niemcami. Bukmacherzy minimalnie wyżej oceniają szanse Francuzów. Głównie z powodu absencji w zespole Joachima Lewa. Kontuzje wyeliminowały samego Khedire i Mario Gomeza. A za kartki pauzuje Mats Hummels. Od pierwszej minuty jest za to na boisku kapitan Niemców, a Bastian Schweinsteiger. Gospodarze w najmocniejszym zestawieniu z prowadzącym w klasyfikacji strzelców turnieju Antoinem Griezmannem na czele. Przypomnijmy, że w finale na zwycięzcę dzisiejszego meczu czeka już Portugalia, która wczoraj wygrała z Walią 2-0. A Walijczycy jutro wracają do kraju. W Cardiff trwają przygotowania do wielkiej uroczystości powitania zawodników. Po wylądowaniu drużyna uda się najpierw na Stołeczny Zamek, a następnie piłkarze dwoma odkrytymi autobusami przejadą rundę honorową dookoła miasta. Główna część uroczystości odbędzie się na stadionie miejskim, gdzie zespół powita około 30 tysięcy kibiców.
Piłkarze Lecha Poznań znakomicie rozpoczęli nowy sezon. Kolejosz zdobył Super Puchar Polski, wygrywając w Warszawie z Legią aż 4-1. Lech wywalczył to trofeum po raz szósty w historii, drugi raz z rzędu. Natomiast piłkarze Zagłębia Lubin po wyjazdowej porażce 0-1 dziś u siebie pokonali Slavię Sofia 3-0 i awansowali do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Teraz zmierzą się z Partizanem Belgrad. Bardzo blisko pożegnania się z pucharami jest natomiast Krakowia, która przegrywa do przerwy w Krakowie 0-1 z macedońską Szkendiją. Pierwszy mecz Pasy przegrały 0-2. I na koniec wędrujemy do Rumunii. Niemiec Christoph Daum został trenerem reprezentacji tego kraju. To rywal Polaków w eliminacjach Mistrzostw Świata 2018 roku. Daum zastąpił Angela Jordanescu, który zakończył pracę po nieudanych dla Rumunów Mistrzostwach Europy. Niemiec będzie pierwszym zagranicznym trenerem reprezentacji Rumunii od ponad 80 lat. Pogoda. Piątek najładniejszy będzie w centrum i na Podkarpaciu. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu przez 23, na Mazowszu do 25 w Małopolsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wieczór Radia TOK FM. Dobry wieczór, Karolina Głowacka. Zaczynamy Wieczór Radia TOK FM, który przygotowaliśmy wspólnie z Olgą Tanajewską. Za chwilę będzie książka na głos, a tuż po niej Radiowa Akademia Nauk. O czym dzisiaj? Sonda Juno weszła na orbitę wokół Jowisza i to jest pierwszy raz, kiedy jesteśmy tak blisko tej olbrzymiej planety. Właśnie olbrzymiej, bo średnica Jowisza to 142 984 km, a sonda Juno w swojej zasadniczej części ma ledwie 3,5 metra długości. I jak taka mała sonda może zbadać coś takiego dużego jak Jowisz? O tym opowie profesor Michał Różyczka z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika. To będzie w Radiowej Akademii Nauk, a po godzinie 22 w Biosferze dziś bohaterką będzie Anne-Marie Schwarzenbach, niezwykła autorka o niezwykłej biografii, podróżująca po Europie, ale i Bliskim Wschodzie czy Afryce w niespokojnych latach 30. XX wieku. Pilna obserwatorka, odważna antyfaszystka, ale jednocześnie nigdy nie odcinająca się w pełni od swojej niezbyt czystej moralnie rodziny. Zeszyty literackie wydały niedawno zbiór relacji z podróży Anne-Marie Schwarzenbach i o tych relacjach oraz o samej autorce opowie pan Marek Zagańczyk. A po godzinie 23 w Klasykach dla grzeszników dziś Błękitny Anioł. Film z 1930 roku, pierwszy ważny niemiecki film dźwiękowy i pierwszy, w którym na poważnie pojawia się Marlene Dietrich, zapadający w pamięć, ba, wżerający się w nią dzięki intensywności oglądanych na ekranie emocji. O filmie opowie Joanna Malicka, filmoznawczyni i producentka filmowa. Tak się zapowiada dzisiejszy czwartkowy wieczór Radio TOK FM. Zapraszam. Wieczór Radia TOK FM. Książka na głos. Małe eksperymenty ze szczęściem. Sekretny dziennik Hendrika Grena. Lat 83 1/4. Piątek, 8 marca. Dopiero co wczoraj mówiłem o śmierci, właśnie przyszła z wizytą na zajęcia zdrowego ruchu dla seniora. Nie czuję się za dobrze, powiedziała pani de Leve i 2 minuty później już się nie ruszała. Siedziała lekko pochylona i nie złapała piłki, którą do niej rzucono.
Trochę więcej zaangażowania, droga pani Delew. Zdążyła jeszcze powiedzieć nasza instruktorka Tina. A wtedy pani Delew osunęła się z krzesła na podłogę. Próbowano ją jeszcze reanimować. Poszedł w ruch defibrylator, ale wszystko na próżno. Głupie siostry slotowe rygapiły się na nią jak sroka w gnat, zanim ktoś kazał im się odsunąć. A potem przy kawie opowiadały wszystko ze szczegółami. Jestem przekonany, że gdyby była taka możliwość, to pierwsze pobiegłyby na publiczną egzekucję. Piątek, 15 marca. O 12.55, tylko 5 minut przed planowanym wyjazdem, zajechał busik firmy Connexion i wsiadło do niego nasze rozchichotane towarzystwo. Po 3 minutach każdy dostał po pastylce miętowej. Kwadrans później wysiadaliśmy już przy Central Station, gdzie czekała na nas taksówka wodna. Po paru minutach Ewert zaczął nader realistycznie udawać, że cierpi na chorobę morską. A potem powiedział nam, że znał kogoś, kto dużo podróżował i kolekcjonował torebki na wymioty ze wszystkich możliwych linii lotniczych. Chwilę później poszedł w ślady Jasia Fasoli, który wziął taką torebkę i nawet nie sprawdzając, czy nie była używana, nadmuchał ją i z niej strzelił. Efie spojrzała na niego z dezaprobatą i zaproponowała głosowanie, czy wykluczyć go z naszego klubu. Ewert przestraszył się nie na żarty, a Efie aż zaczęła chichotać na widok jego miny. Trochę mi się to nie spodobało, ale jak na razie to jedyny mały minusik. Po godzinnym rejsie wysiedliśmy przy Muzeum Ermitaż nad Amstelą. Tam zostaliśmy oprowadzeni przez wielce szykownego pana przewodnika, który miał ogromną wiedzę o sztuce i wyszedł z założenia, że my też chcemy jak najwięcej się dowiedzieć. A potem piwo, wino i przekąska w kafejce na rogu przy moście Amstelbrunk. Gdzieś około w 5:30 znowu podjechał busik z nieco zdumionym kierowcą, który przywykł do wożenia narzekających staruszków do szpitala albo ze szpitala, a tu musi wyciągać rozbawione towarzystwo z kawiarni. Punktualnie o godzinie 18:00 siedzieliśmy już w jadalni przy cykorii i mielonych. Nasza wesoła szóstka trochę się wyróżniała spośród innych obecnych. Kiedy wróciliśmy do ośrodka, pani Stellwagen właśnie wychodziła z gabinetu lekarza. Gdy ją mijaliśmy, uniosła brwi ze zdziwienia. Mogę się mylić, ale wydawało mi się, że widziałem w jej oczach lekką dezaprobatę. Edward wypowiedział do Grimmego jakieś niezrozumiałe słowa, które miały być podziękowaniem za to, że już przy pierwszej wycieczce tak wysoko zawiesił poprzeczkę. Ton został nadany. Grimme sam przystąpił do tłumaczenia symultanicznego, bo jemu najlepiej wychodziło zrozumienie Edwarda. Wzruszające współbrzmienie. Dziękuję. Ja też wam wszystkim dziękuję. O godzinie 8:00 członkowie klubu Starzy rozeszli się do swoich pokoi, a po ośrodku zaczęły krążyć pierwsze plotki. Sobota, 16 marca. Nabraliśmy ochoty na więcej. Powstał plan, żeby obok Starzy zorganizować jeszcze osobny klub kulinarny. Nasza stała szóstka minus Ewe plus pan i pani Travemundi z chęcią upichci raz w miesiącu jakieś szykowne jedzonko dla wszystkich.
Państwo Travemundi, czyli Ria i Antoine, całe lata prowadzili restaurację i uwielbiają gotować oraz degustować. Zwykle więc odchodzą od stołu nieszczęśliwi. Wiele się po nich spodziewam. Ja będę bardziej pomocnikiem takim odkrojenia i mieszania. Siedzieliśmy sobie wczoraj przy stole, rozkoszując się wspomnieniami z naszej pierwszej wycieczki, kiedy podeszli Ria i Antoine i spytali nieśmiało, czy mogą się przysiąść. Oczywiście, że tak. Uznali, że nasze wycieczkowe towarzystwo to znakomity pomysł. Nie, żeby od razu chcieli się wprosić na członków, ale czy nie bylibyśmy zainteresowani, żeby w wybranym towarzystwie od czasu do czasu wspólnie coś ugotować i zjeść? Na przykład raz w miesiącu takie raczej bardziej wyszukane potrawy. Większości zebranych zaświeciły się oczy. Tylko Ewelt powiedział bez ogródek, że jemu tam wystarczą najprostsze dania i że nie cierpi robić czegoś, co jest bardziej skomplikowane niż usmażenie jajek. Pięcioro innych członków klubu przegłosowało go i oznajmiło, że z przyjemnością piszą się na takie eksperymentalne gotowanie, jakie zaproponował Antoine. Ustaliliśmy więc, że Antoine, Ria oraz ja w poniedziałek udamy się na audiencję do pani Stellwagen, żeby ją zapytać, czy moglibyśmy raz w miesiącu skorzystać z urządzeń naszej ośrodkowej kuchni. Czeka mnie mnóstwo roboty. Niedziela, 17 marca. Mamy nowego papieża. Według niezbyt wiarygodnego źródła, czyli sióstr Schlotower, rano w salce medytacyjnej odbyła się modlitwa za niego i za lepszą pogodę. Część modliła się tylko o lepszą pogodę. Nie zamierzam wychodzić przed szereg i na wszelki wypadek jeszcze nie chowam zimowej kurtki. A co do nowego papieża, to na razie cieszy się moją sympatią, ponieważ jeszcze jako kardynał jeździł do pracy autobusem albo metrem, ale na jedno wychodzi. Wyobrażam sobie, tak że zdejmuje mitrę przy wsiadaniu i wysiadaniu. A tak przy okazji to w przypadku osób wysoko postawionych podejrzliwość wciąż nie idzie w odstawkę. Brytyjski polityk James Cameron jeździł do izby gminy na rowerze, ale aktówkę kazał sobie dowozić służbową limuzyną. Poniedziałek, 18 marca. Pani Stellwagen uważa, że klub kulinarny to jakiś pomysł. Naszą prośbę, żeby raz w miesiącu pozwolono nam korzystać z kuchni, musi jednak przedyskutować z paroma osobami, których to będzie dotyczyło. Obiecała, że wrócimy do sprawy w jak najkrótszym terminie. Potem zaserwowano nam kawę i ciasteczka. Po rzuceniu kilku nieistotnych frazesów pani Stellwagen spojrzała na zegar. Ojej, to już tak późno? Co oznaczało, wasz czas minął. Jeszcze trzy przespane noce i będę mógł powiedzieć, że znowu doczekałem wiosny. Najbliższe dni poświęcę trochę czasu na wielkie sprzątanie. Rozmrozić lodówkę, posprzątać szuflady w kuchni, schować ubrania zimowe, a wyciągnąć letnie. Rękawiczki i grube spodnie będę jeszcze przez chwilę trzymał pod ręką. Wtorek, 19 marca. Ten geriatra sam się nadaje do geriatry. Grubo po 60 i grubo za gruby. Daje mu także 120 kilo żywej wagi. Sprawia bardzo miłe wrażenie, co u lekarza zapisuje na plus. Złe wiadomości gorzej się przyjmuje, gdy ktoś obwieszcza je grobowym głosem.
Nie, żebym się od razu spodziewał złych wiadomości od pana doktora Younge, ale dobre też nie były. Część podzespołu zbliża się do daty przydatności, a część ją nawet przekroczyła. Stawy wykazują znaki wytarcia, prostata już nie do naprawy, płuca porządnie zniszczone dymem z cygar i pracują tylko na pół gwizdka, a serce też słabe. Dobra wiadomość, ani śladu Alzheimera, co najwyżej zapominalstwo, co w tym wieku jest jak najbardziej dopuszczalne. Dziękuję, panie doktorze. Patrzył na mnie dobrotliwie, od czasu do czasu pozwolił sobie na jakiś żarcik przy tym smutnym podsumowaniu i zakończył słowami, że doskonale rozumie moją sytuację, ponieważ sam ma mniej więcej tyle samo dolegliwości. Powiedział to z gromkim śmiechem. Gdyby nie ten śmiech, byłoby to jednak trochę dziwne. Lekarz, który skarży się na swoje zdrowie pacjentowi. Przepisał mi trochę nowych pigułek, tyle że jeszcze nie powiedział, żebym sam decydował, ile których mam brać. Lekarze są dzisiaj tak dobrzy, że już prawie nie spotyka się zdrowych ludzi, powiedział na koniec wizyty. Będę się musiał zastanowić nad jego słowami. Już niemal w progu odważyłem się zapytać, czy nie ma może jakiejś ożywiającej pigułki, takiego drobnego dopingu na smutniejsze godziny. Teraz to on z kolei będzie się musiał zastanowić. W tej sytuacji od razu umówiłem się na następną wizytę. Stanisław Brudny przeczytał kolejny fragment książki Małe eksperymenty ze szczęściem. Sekretny dziennik Hendrika Grena, lat 83 i 1/4.